Cześć, witajcie, z tej strony Solo Podługa 7, witam was już w kolejnym odcinku z gry Fall Guys. Dzisiaj jest ze mną Kuba. Cześć, to ja Kuba. No i tak, jak widzicie, w dzisiejszym odcinku pierwszy raz zagrałem Fall Guysa, nie taki dokładnie pierwszy, bo pierwszy na komputerze. No i tak, nie wiem, czy będę umiał w to grać, w zasadzie, no niestety muszę się przyzwyczaić do tego, że ja tu mi się wszystko zmieniło, mam wszystko od początku. Trochę jestem smutny z tego powodu. Mam tutaj już trofea, bo to jest wszystko odnowione od samego początku, bo gram na komputerze nowym. No i tak, w ogóle zobaczcie, że Kuba wygląda jak dama, która chciała się popisać przed małym dzieckiem. Już znacie tą grę, bo w poprzednich odcinkach wam ją wyjaśniałem, więc tutaj nie ma co wyjaśniać. Choć w dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Kubą, a nie sami, więc to jest może jakaś nowość. I zobaczcie, ile my tu mamy trybów. Możemy sobie standardowo zagrać jak zawsze w normalnie show solo, dobra Kuba? Albo nie, show duo, bo skoro z tobą gram, to żeby już było duo. Popularna pogoń. No wow. Czekanie na graczy, złoto, zdobądź pierwsze miejsce. Srebro, uplasuj się w najlepszych 20% i brąz, uplasuj się w najlepszych 50%. Tutaj się z pasją skacze czy myszką? Raz, dwa. A, dobra, kumam. Właśnie się domyśliłem sam. Bo to jest Rocket League, bo znam sterowanie na kompie, jak się grało z Rocket League, w ogóle możecie wpaść sobie na odcinek. Bo tam się skakało prawym przyciskiem myszy. Lewym, tam którymś tam przyciskiem myszy się skakało. Zamiast spacją, no i tutaj w tej grze właśnie rozpoznałem, że tak może być. A poza tym Rocket League i Fall Guys to gry z tego samego jakby centrum, jak studia, czyli Epic. Więc Kuba, lecę, wow. Jestem, gdzie jesteś? O, tutaj mamy Kubę. Starajmy się wygrać, bo Minecraft jest duo, więc to może być odrobinę inny tryb niż solo. Tak, chodźmy. I już widzę, że pierwsza osoba zaliczyła się. Chodź, szybko lecimy. Bo nie trzeba uważać na ten. Dobra. Ty, Kuba, ty przeszłeś, czy nie? O kurde! Dawaj! I... O dobra, nawet nie miałem tego problemu. Teraz zobaczmy, czy Kuba jeszcze jest. Tak, dobra. Dawaj, Kuba. O, nie. Już! Dobrze! Okej, no i mamy kolejną mapę. O nie! To jest to! Mazista wspinaczka. No ja też to uwielbiam, bo my raz to graliśmy przez cały czas i nie mogliśmy przestać gdzieś przez półtorej godziny tą samą mapę, bo był taki tryb. I tutaj chodzi o to, że poziom wody się podnosi na coraz wyższy, a my musimy się dostać na samą górę. I nie wiem, Kuba, czy to mi się tutaj w tym momencie uda, ale miejmy nadzieję, że tak. I teraz, skoro ja mam koronę, to my powinniśmy mieć jak na razie w tej rundzie takie w połowie trochę boty, więc mam nadzieję, że nam nie będzie trudno, skoro będziemy mieli tutaj boty. Mam nadzieję oczywiście, że tak robią. Bo chciałbym jak na razie na początek dostać takie pory trochę. Dobra. Bo my z Kubą wiemy wszystko o tej mapie, nie? Co jest, w której kolejności. Dobra, trzeba się gdzieś ukryć. O nie? Wow, prawie dostałem w twarz, prosto w twarz. O, teraz może przecież wybić. Dobra. Go. Bo ty wiesz, co się dzieje, Kuba? Jak ja nie wiem, bo jak ja pierwszy raz gram w pierwszą rundę na komputerze, to ja nie wiem, co się dzieje. Proszę, wybijajcie mnie tak gdzieś. Dobrze! Znaczy mnie nie obchodzi teraz kolejność, tylko mnie obchodzi, czy ja to przeżyję. No i właśnie, i najpewniej tego nie przeżyję. Nie, proszę. Nie róbcie mi tego teraz. Dawaj. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Tutaj łatwo spaść. Bo proszę. Jest! Chłopie, na takim parcie. Proszę. Dobrze, biegnij dalej. O nie! Nie spadaj. Dobra, spokój, ja idę. Okej. On się drży. Ja się boję, Kuba, że my to przegramy jeszcze. O nie! Jak ja to mam przejść? Jest to niemożliwe. Dawaj. Jest! Dobrze, Kuba, ostatnia! Ostatnia prosta! Proszę! Ta jedna ostatnia prosta! Tak! Fart totalny, znaczy ty to naprawdę najlepiej jesteś, tak? W ogóle zarobiłeś nam teraz bardzo dużo. A i tutaj umarli ci, którzy mieli najmniej. Proszę, żadna trudna. O kurde, ej, ja ją lubię! Przetrwanie! Nosorożec na tarciu. Unikaj szarżujących nosorożców i utrzymaj się na arenie.
trochę bardziej survival niż gra. Tutaj od razu będziemy mieli złoty. I od razu lubię złote. I tutaj na pewno wypuszczą się byki, które będą nas próbowały prześladować. Ty to co, nikt ten headshot jest. O nie, teraz jadą. O nie, trzeba uważać. Kurczę, już byk mnie chce. No ja przegrałem. Zobaczmy sobie, jakie nagrody dostaliśmy i jest ich naprawdę bardzo dużo. Okej, okay. Razy trzy jeszcze. No zrobiliśmy tylko dwie rundy, naprawdę? Okej, okay, mogę sobie wyposażyć, jak wyglądam. O, wow, ładnie. Jeszcze mogę sobie to wyposażyć. O kurde, ładnie. Co jest? Czemu aż tyle? Ile tego punktów jest? Co jest? Maraton, co to może być? Ale za dwa dni w ogóle to już przestanie być. Co to jest? Ja to... To tak spada! Krokodylek! Kosmiczne kafelki, co to może być? Czyli jest to z update'u kosmosu, w ogóle tam widzę, bo dali ziemia. Fragmenty platformy tymczasowo odpadają. Gdy na nich stajesz, nie tkwij w miejscu i przetrwaj wystarczająco długo. Oczywiście coś takiego, że kiedy znajdziemy na jakiś blok, to on się po prostu usuwa i musimy tutaj jak najwięcej przetrwać. To są te bloki, na których musimy stawać, aby przetrwać. No minutek na pewno nie. Przynajmniej wiemy. O nie. A no, restartują się, w ogóle jak króciutko, jakby tak szybko, mega. Dobra, tu sobie niebieskie trochę zająłem. Kurde, chłopie, zostaw mnie! Dobra, prawie zginęłem od tego chłopa. Tutaj widzę... A no, bo to będzie pewnie cały czas ta sama runda. I musimy tu przetrwać. Dobra. Go, 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 go. Dalej, jeszcze jedna osoba musi odpaść. Nie! Niestabilne walce. O kurde. Dawaj. O, jesteśmy. Dobra, to tutaj też będą bloki znikać. Czyli wiemy, że tutaj będą same rundy ze znikaniem bloku. Tylko teraz pytanie, czy my to przetrwamy. I w którą stronę to się będzie teraz kręcić, musimy się dowiedzieć. W którą to się kręci? To się w ogóle nie kręci. No nie, nakręci. Co? Już tak poniszczyli to wszystko. O nie. Kurde, było bardzo blisko. Dobrze, dobrze. Nie spadaj, nie spadaj. To już czerwony był. Nie spadaj, proszę. Go, go, go. Co się tu dzieje, Kuba? Ty to widzisz? Co zaraz będzie? To już zaraz. No jak? Ale to... Ja myślę, że już kilka spadło. A to jednak nie. Ja nie wiem, czy to przetrwam, Kuba. O. Dobrze. Nie no, może przetrwam. Jakoś się jeszcze odnalazłem. Dobrze. Go, go, go. Gary, go fast. O nie. Nie. Bo zostało was tak mało, że to... Tak, to jest już finał, Kuba. To jest taka... Ja cię. To jest, chłopie, taka oryginalna runda. Dobra, niestabilne kafelki. Runda finałowa. To jest to samo, co my mieliśmy w pierwszym. Te kosmiczne kafelki. Tylko, że tutaj są niestabilne. Czyli one tutaj szybko odpadają, a zadek się nie restartują. Dobra, Kuba. Gotowy jesteś? Jako jedyna fasolka nie... Ty, to serio są fasolki. Dawaj. Dobrze. Let's go. Zobaczymy, kto pierwszy odpadnie. Patrzymy na Kubę, co tu... Jakie Kuba tu triczki robi. Uważaj! Ile tu osób
tym odcinku razem z Kubą zagraliśmy Fall Guysa. Oczywiście zagrałem na komputerze, więc trochę nowości nas przywitało. I zdobyłem w tym odcinku aż 4 korony. Było to naprawdę dużo, więc do zobaczenia w kolejnych. No i cześć!